Cześć, witajcie, ziomeczki. Jestem Szygoplay, a to jest pierwszy odcinek z nowej serii na moim kanale o nazwie Zagrajmy Farming Simulator 2015. Jesteśmy na mapie PGR Manieczkowo czy coś takiego. I tak, przedstawię wam na początku maszynę na start. Mamy dwie najmniejsze przyczepy, jakiś tam pług, mały agregat i mały siewniczek. Potem mamy dwa kombajny C6 i tu się kończy część maszyn, które miałem na swojej farmie, ale spokojnie, jeszcze jest piesek. Tutaj są garaże i ta seria będzie miała charakter taki bardziej spokojny niż taki jak jest zazwyczaj w moich filmach. Tu się wszystko otwiera ładnie. Wszystko ładnie jest. Tylko że ta mapa niby jest przeznaczona na polskie maszyny, choć mi się to tak nie wydaje za bardzo. Mody. Co do modów, nie wiem, czy w ogóle będą. Na bank wycinka drzew czasami się pojawi. I to, co mi się najbardziej podoba, w niektórych mapach tego nie ma, że da się wjechać na pastwisko. I tu sobie na przykład wykosić trawę. To jest bardzo fajne. Tu jest gnój, tak potocznie mówiąc. I co? I się tepnę. Choć zazwyczaj nie będę chciał tego robić. I wybaczcie, że ciągle patrzę tak w dół, ale tutaj mam stoper, a nagrywam bandicamem. I co widzisz, kiedy dojdzie 10 minut, wtedy daję... A potem to montuję dwa odcinki. Dzisiaj weźmiemy siewnika. Spokojnie, będzie zniżony. I zasiejemy... Co to musi? O kurde. Dobra, zaraz się widzimy. Dobra, już jestem, ziomeczki. Szkoda baterii w dzwonku, mamy to co jak dzwonili. Dobra, czyli obciążnik się kupi, ten największy oczywiście. Super. I sklep już wam powiem, gdzie jest dokładnie. I już poczekajcie, będzie szybciej jak wam tak pokażę. Tu trzeba dać kombajn. O, to się pojawia tu, więc nie wiem, po co ja byłem tam. Może jest trzeba polejechać. Lecie po wyciągnięcie, a ja sobie zapomnę. Znaczy było odcięcie przed wyjazdem, przed dzwonkiem, bo teraz mnie możecie nieco rozumieć. Było odcięcie, a ja teraz to zrobiłem, co zrobiłem, nie świat. A, miałem wam pokazać sklep, a sklep jest na pewno. To był rzepa? O? No to trawa nie jest. Tutaj się pojawiają maszyny. Pod ostatnim odcinkiem z tej gry było 0 łapek w górę, 0 łapek w dół, bo to jest pierwszy odcinek. Spoko, to robię.
I pokażę wam jeszcze dopracowanie szczegółów w tym traktorze, w Farmingu 15 ogólnie. Bardzo mi się to podoba. Ups. Że nie jest tylko wnętrze dopracowane, ale też pod spodem jest wszystko dopracowane. To jest super. Więc tak, jedziemy na pół. Tutaj wyjeżdżamy. Dobrze, tutaj wyjeżdżamy. Jedziemy na pole. Nie, na to. Dobrze, zjadę na to. Ale z tym środkiem nie wiem, co zjadę. Ale nie wiem, czy to jest zły. O, to pole. Tu sobie rośnie. Co, że rośnie? Bo taka dziwna rzepak. Tu rzepak też. Więc nie. Tu to koło jest wolno w ogóle. Wolne jest to tu. O! To widzicie ten drobny paseczek? Tam pojedziemy i... Nie, to są chyba tory. To może na to pole? O! Tu jest bardzo malutkie pole, więc tam pojedziemy. Więc tam... No to już będzie dla No to... No, przez pole szkoda jeździć. Ciężko zwiedzać. Choć tu na razie nic nie ma. Na razie. Znaczy wróć. Może mi się rozpędził. Nie to, że tu nic nie ma, tylko że... tylko, że jest ta droga po prostu taka nic. To wiecie co? Ja zrobię cięcie i zaraz się uczę. No, więc tak, dojeżdżamy już do tutaj miasteczka, Pierunkowska. Chciałem wam też trochę miasteczka pokazać. Piasek. Piasek tutaj jest. Tutaj jest najprawdopodobniej jakiś skup. Aha. Tutaj kilka domków. Człowiek Mietek. Sołtys normalny. No i jedziemy dalej. Są tu zmiatek, tutaj siedzi na ławeczce. Nazwijmy sobie są tu zmiatek, nie wiem, czy to jest są tu. Ale dobra. O! Kościół, więc teraz z wcięcia nie będę robił. Bo to jest chwila, moment. Widzicie, jak dobrze, że pojechaliśmy tą dłuższą drogą zamiast tym okrężnym polem. Nie, dobra. Ja trochę tak pojadę i teraz mam się powinno to dłoni raz, to zaznaczyć wszystko. Sztuczki nie tak. Już powinniście mieć. Tutaj sklep spożywczy. Kościół. Da się do kościoła wejść? Chyba nie. Nie no, bramy zamknęli. Tutaj domki.
Blog nawet jest. Spoko, ładnie. Nie, no, przy blokach takim. Nie, no, za garażu to plus, plus. Może wgram kiedyś jakiegoś moda na samochód, to na bank go tam postawię. I piszę, jakbyście chcieli ze mną zagrać. No, piszę, jakbyście chcieli ze mną zagrać. Aha, czyli to prawie to jest. Super. To zaczniemy sobie siać, to pole. Zaczniemy. A ja mam modyfikacje, jakie ja mam modyfikacje? Mam na przyczepę samozbierającą, na takie jakieś. Na kombajny. Tak, i to jest bardzo fajnie. Aha, no, a dobra. No to w tą stronę idzie. Żniwiarki. 5,5, 7, 12. Nawet jest na to. Ale dobra, tam modyfikacje to nieważne. Wow. O. Teraz wam wrzucę przyspieszone tempo. Na razie dzisiejszego siania.
włączyłam usłuchanie, więc spokojnie, to nie ustnie. I mam nadzieję, że w następnym odcinku już się zobaczę z kimś. Teraz przyszła mi taka myśl, że sprawdzę, ile kosztuje taki inny, znaczy też siewnik, siewniki, ile kosztuje drugi taki, 15 tysięcy. A gdybym sprzedał tego małego, 18,5. Dobra, więc chyba tak zrobię, sprzedam tego i kupię kolejny siewnik. Kupię kolejny siewnik. I tak to się stanie. I do tego, co teraz mam, zatrudnię po prostu... dobra, teraz trzeba ten kupić. Do tego, co teraz mam, zatrudnię sobie pracownika. A do tego, co kupię, będę jajkiem. A jakby co, to tam widzi, usiądzie czy ktoś, z kim zagram na tym odcinku. Więc ty już zjedź na pracowniku? Nie, a to jest pijak. Ale spokojnie, ileś tam razy gdzieś się tak puści i zacznie już normalnie. Już powinien skapować, gdzie jest co, zobaczymy jeszcze. Jednym słowem, powinno jakoś to być. Więc ja biorę tego ciągnika. No to resztę. W sumie to na dzisiejszy odcinek to by było na tyle. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Odmeldowuję się. Cześć.